Cześć kochani, witam się z wami. Tak jak wam w ostatnim filmiku wspominałam, byłam na zakupach w Lidlu, kupiłam troszkę ciuchów, więc chciałabym wam zrobić mierzymy. Jestem bardzo ciekawa, jak te ciuchy będą na mnie leżały, bo powiem szczerze, że ja dla siebie nigdy w Lidlu nic nie kupowałam. Jakoś zawsze tak omijałam szerokim łukiem. Te materiały mi się takie wydawały, znaczy może nie tyle materiały, co krój. Wydawało mi się, że eski spodnie są za duże, że koszule są jakieś niewymiarowe. Raz coś kiedyś mierzyłam, było mi w tym niekomfortowo, ale teraz ostatnio parę rzeczy takich ciekawych mi wpadło właśnie z tego ostatniego, z ostatniej dostawy wpadło mi w oko, stwierdziłam, dlaczego by nie. Mierzymy z Lidla nie robiłam, więc zrobię. Zakupiłam kilka rzeczy, dokładnie 5 w Lidlu. I dodatkowo byłam ostatnio w outlecie. W Outlet Lublin kiedyś oddawałam jedną rzecz, jak robiłam zakupy w sklepie Ewy Minge. I no niestety sklep Ewy Minge nie robi zwrotu gotówki, tylko robi przelew na kartę podarunkową. A ze względu na to, że u nas ten outlet ostatnio zaczyna się likwidować mocno, o czym wam ostatnio też wspominałam w jakimś filmiku, to stwierdziłam, że nie ma co czekać, bo coraz więcej sklepów się zamyka i za chwilę się okaże, że przepadną mi pieniądze na tej karcie, bo takiego sklepu już u nas w okolicy drugiego nie ma i jeżeli on by się zamknął, no to po prostu pieniążki z karty by mi przepadły, bo tego nie można było realizować online. Więc również pojechałam do tego sklepu, jak oddawałam buty, zaleciałam i kupiłam sobie torebkę. Także, ale to zaraz wam wszystko pokażę, przymierzymy i zobaczycie, jak ja w tym wszystkim wyglądam. Jestem sama ciekawa, nie mierzyłam tych rzeczy. Pierwszą rzeczą, jaką zakupiłam, najpierw wam pokażę, to były takie jogersy. Takie spodnie w kratkę, luźne. Luźne. Tutaj są one na gumce. Jestem ciekawa, jak ja w tym będę wyglądała. Ja ogólnie nie noszę takich luźnych spodni, chociaż te się nie wydają na luźne, bo raczej na mnie będą w miarę obciśnięte. Fajny jest materiał, mięciutki, w sumie to zobaczę nawet, wydaje mi się, że to jest jakaś bawełna z jakąś elastyną, ale mogę się mylić, poliester i estyren. No dobra, no koło bawełny to nie leżało. Wszystkie ciuchy kosztowały poniżej 50 zł, w granicach 40 paru, to ja mam nawet w sumie paragon, to wam pokażę, powiem. Nie będę szukała. One są wszystkie poniżej 50 zł. Drugie to były spodnie takie, a la rurki. Bardzo mi się spodobał ten kolor. Także te już są dłuższe. Są rozciągliwe na gumce i mają też tutaj napkę. Mają również guziczek i zameczek. Więc fajnie, z tyłu są takie a la kieszonki, ale to są atrapki. No, kolor mi się ogólnie podoba, taki neonowy, troszeczkę pomarańczowy, neonowy, czerwony. Ja mam podobny kolor spodni, zakupiłam je w Mohito parę lat temu i lubię w nich chodzić. Dla mnie to już taki wiosenny kolor, więc bardzo chętnie przymierzę te spodnie. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, jest kardigan, również w takim neonowym kolorze. Jestem bardzo ciekawa, jak on będzie wyglądał. Powinien nie mieć żadnych guziczków. Czy skład jest z bawełny? 60% bawełna, 40% wiskoza. Więc jestem bardzo ciekawa. Zakupiłam, przymierzę, zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolejną rzeczą jest również taki sam pomarańczowy, ale już taki bardziej ażurkowy, sweterkowy tutaj wzór. I widzę, część jest pasków pozioma, część pionowa. I ten sweterek jest również 60% bawełna, 40% wiskoza. Widzę wszystko w takich neonowych kolorach i chyba coś jednak brałam. A, jeszcze brałam taką sukienkę. No tak, rozmiar XS wzięłam z tej sukienki. Jestem bardzo ciekawa, jak ona będzie się układała na mnie, dresówka taka. Szukałam takiej dresówki właśnie do trampek, więc zaraz zobaczymy. I jak już wam będę mierzyła i pokazywała, to wam będę mówiła, jaka była cena danego ciucha. I to są wszystkie rzeczy, które zakupiłam w outlecie, w Lidlu. I dodatkowo właśnie w outlecie kupiłam sobie torebkę. Torebkę z kolekcji Ewy Minge. Torebka była przeceniona z 209 zł. Ja na karcie miałam 68. Dodatkowo była przecena na 104 zł. I ja dodatkowo jeszcze miałam z tego rabat, zapłaciłam
Zapłaciłam, mam paragon, coś koło 30 zł, 99 zł w sumie mnie kosztowała, minus 60 to 35 zł dopłaciłam do torebki. Także w torebce bardzo mnie urzekł, teraz wiadomo, że żółty kolor będzie na topie, urzekł mnie bardzo pasek. Bardzo fajny pasek, więc stwierdziłam, że mega fajna będzie stylizacja. Nie mam, ja mam wszystkie kolory, albo beżowe torebek, albo czarne. Brakowało mi takiego właśnie fajnego koloru stonowanego. Torebka bardzo fajna, na dwie takie przegródki, jedna, tutaj druga odgrodzona, tu ma dodatkowo jeszcze przegródkę na jakiś telefon. Także i jedna zapinana tutaj. Bardzo mi się podoba, zaraz przymierzę i Wam pokażę wszystkie stylizacje, łącznie z torebką, która w sumie nie będzie tu bardzo pasowała, ale chodzi o to, żeby pokazać, jak wygląda. Także do zobaczenia za chwilę. No i zobaczcie, kochani. Tak się prezentują spodnie. Ja jestem mega z nimi zaskoczona. Bardzo fajnie się tutaj układają w pasie. Mają gumeczkę, są luźne. No powiem szczerze, że jestem w szoku, bo no nie spodziewałam się czegoś takiego. Bardzo mi się podoba. Kolor też bardzo fajny. Nie ściągają się, także no nie wiem, ocencie sami, jak to wygląda. Ja jestem ogólnie bardzo zadowolona z tych spodni. No niezłe. I powiem szczerze, że chyba je zostawię. Tu mam stanę na kanapie, żebyście może lepiej zobaczyli. Tak. Ciekawe. Mają kieszonki tutaj z obydwu stron. Tutaj, tak jak mówiłam, zapinane i na napkę, i na guziczek. Ciekawa jestem, czy ten kolor nie będzie farbował. Miałam Wam powiedzieć, ile one kosztowały. Już Wam mówię. Spodnie kosztowały. Spodnie. Sukienka, sweterek, kardigan, cygaretki. 39 zł, 39,99, więc no fajne, mi się podobają, nawet i tak do tego t-shirtu one nie głupio wyglądają. Napiszcie mi, co o tym sądzicie, czy fajne, czy nie fajne. Ja tam jestem zadowolona. Ok, założyłam teraz drugie spodnie, one również są w cenie 39,99, to są te spodnie takie w krateczkę. Ale powiem Wam szczerze, że no nie, to nie moje klimaty. Dziwnie się układają, one są takie jakby dresowe, rozciągliwe. No mam wrażenie, że to się zaraz zmechaci, zeszmaci. Na łydkach mnie opinają, tutaj są takie flakowate, luźne. W pasie są dobre, nie są złe, ale no nie wiem, mam wrażenie, że no jakoś to nie leży tak, jakbym chciała. Nie podoba mi się to. To chyba nie moje klimaty, takie krateczki. Jak przyglądałam się w lusterku, całkiem to może i nieźle wygląda, ale ja jakoś się niezbyt komfortowo czuję w tych spodniach. Nie wiem, napiszcie mi, co myślicie. Ja mam wrażenie, że one mi tak w tyłek wchodzą, a ja tego strasznie nie lubię w spodniach. Ja jeszcze oczywiście wszystko później zobaczę na kamerze, bo ostatnio też, jak brałam spodnie z Pepco, te jeansy, jak robiłam mierzymy, też mówiłam, że sobie te jeansy zostawię, że byłam pod wrażeniem, a dopiero jak oglądałam filmik przy składaniu, zobaczyłam, że one miały takie właśnie pod pupą takie wytarcia i to po prostu tak paskudnie wyglądało. Ja tego nie widziałam, jak ja to nakładałam, jak się przyglądałam w lusterku, bo tego nie było widać, ale jak ja to zobaczyłam, jak ja chodzę właśnie na filmiku, jak oglądałam, mówię, o nie, no tragedia, to trzeba oddać. Także tutaj po obejrzeniu filmików również podejmę decyzję, czy je zostawię, czy oddam, ale raczej jestem na nie z tymi spodniami, ale chętnie wysłucham Waszej opinii, czy uważacie, że są ok, czy nie. Na pewno jestem w wielkim szoku, jak one leżą, bo że to jest w ogóle mój rozmiar, bo nie oszukujmy się, ja nigdy nie kupowałam tych ciuchów, bo zawsze mi się wydawało, że one są po prostu na mnie za szerokie, że leżą nie tak. Także dobra, idę mierzyć następną rzecz, zostaję w tych spodniach, mierzę teraz sweterek, do zobaczenia za chwilę. Ok, mamy kardigan, no i kolejna rzecz, którą jestem zaskoczona, może kolor taki trochę wściekły, na pewno nie pasuje do tych spodni, ale powiem Wam szczerze, że ten kardigan jest bardzo przyjemny. Tutaj ma takie na rękawku ściągacze,
Bardzo fajnie się to na ręce tutaj układa. Tutaj też ma taki inny troszeczkę wzorek. Niżej tak samo. Nie wiem, czy wy to na kamerze widzicie. Widzicie troszeczkę. I na samym dole jest tutaj takie logo jakieś. Jakiś kwiatuszek tu jest. Także fajnie to wygląda. Bardzo jest miły. Zaraz zobaczymy, jak to ze składem się ma. Co tu jest w tym składzie? A, mówiłam 60% bawełny i wiskozy 40%. No, ale ogólnie bardzo fajny kardigan. No, jestem zaskoczona. Myślę, że tak latem na rzutka, a wieczorem, jak gdzieś tam wyjść na spacer, zarzucić, jest cieniutki, ale zarazem bardzo miły. I wydaje mi się, że raczej byłby ciepły tak na lato, na wieczór, zarzucić sobie. Kurde, no fajny. Cena tego kardiganu to jest 39 zł. Więc ja lubię takie żywe kolory. Mi nie przeszkadzają. Ja nie muszę chodzić tylko w czarnym, szarym. Mam sporo takich kolorów żywszych. No powiedzcie, co wy o tym sądzicie? Warto zostawić? Cztery dychy? Czasami w lepszym ciuchlandzie tyle ciuchy kosztują. Mi tam się podoba. Ja jestem na tak. Zobaczymy, czy ja to oddam, czy nie. Jeszcze się muszę zastanowić. Przejrzeć moją szafę. Bo no, tak jak mówiłam, muszę zrobić przegląd mojej szafy i tym się raczej zajmę jeszcze dzisiaj. Mam to w planach, bo mówię, wszystko już mam zrobione. Kwestia, jak to nam z tą lekturą pójdzie. Ale prawdopodobnie jeszcze dzisiaj zrobię przegląd swojej szafy. Zobaczę, co wystawić na Allegro, co sobie zostawić, w czym chodzę, w czym nie chodzę. Ale ten kardigan mi się podoba, bardzo fajny. Można się nawet opleść nim. Fajnie się układa. Ok, kolejną rzeczą mamy sweterek. No i ten sweterek tak mi się średnio podoba. Jest taki tu niby wydłużany troszkę, ma tył troszeczkę dłuższy, ale powiem szczerze, jakiś taki workowaty, nawet jakby go tak, no nie wiem, włożyć w te spodnie, jakoś go tak podkręcić, czy bardziej z tej strony, tu go bardziej wypuścić. No jest taki, no nie, nie, chyba sweterek to jednak nie moja bajka. Ja uwielbiam swetry, ale no sami sobie zobaczcie, odpowiedzcie na to pytanie. Tutaj też jest ten sam motyw na sweterku, co na kardiganie. Też mamy te tutaj taki kwiatuszek naszyty, ale jakoś tak, nie wiem, dziwnie to jest szyte. Ten szef się tak dla mnie trochę tutaj ściąga, rozchodzi. Takie to jest troszkę rozflaczałe. To chyba niekoniecznie moje klimaty są. Swetr wypuszczony to absolutnie mi się nie podoba, ani do leginsów, ani do niczego. A wpuszczony znowu, no nie wiem, traci jakoś tak swoją całą taką... Nie, nie, sweterek to nie moje klimaty. Ale przynajmniej wiecie, jak wygląda. To jest rozmiar 36, sweterek kosztował 33 zł i została nam jeszcze sukienka. O, ale może na przykład do tego sweterka wam właśnie pokażę tą torebkę, jak ona by się prezentowała. Mi się bardzo ten pasek podobał, bo jest taki fajny, grubszy, kazarma podobne paski, takie szerokie właśnie, z różnymi motywami. Także... Torebka mi się podoba, oczywiście wysokość jest tutaj regulowana. Ja lubię takie przez głowę przekładane torebki. Także musztardowy, ładny kolor. Z torebki jestem mega zadowolona. Jeszcze jej nie nosiłam, jak widzicie, jest cała ometkowana. Dobra, zbieram się po sukienkę i zaraz się wam pokazuję. No i dobra, jestem w sukience. Od razu mówię, sukienka to nie moje klimaty, nie podoba mi się. Być może rozmiar większy byłby ok, to jest rozmiar 32x34, ona jest bardzo rozciągliwa, więc tutaj spokojnie nawet osoby w rozmiarze 40 wejdą, nie ma tutaj najmniejszego problemu, ale ona jest taka, no nie, 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 ja po pierwsze nie szukam sukienki z długim rękawem, myślałam, że to jest rękaw taki 3/4 mniej więcej dotąd, ewentualnie ona ma taki dość długi ten rękaw, ta sukienka. Ogólnie, no niezbyt mi się to podoba, tak mało komfortowo się w tym czuję, a to chyba o to chodzi w sukienkach, żeby się w niej fajnie czuć. Szef ma z tyłu w miarę fajny, tu ma na dole jakiś rozporek, więc tak układa się tak nawet. Nie powiem, ale
Widać mój brzuszek mocno zaokrąglony, ale nie, ja w ciąży nie jestem, po prostu ostatnio mi się trochę przytyło, bo dietę sobie odpuściłam, ćwiczyć nie ćwiczę, a w górach pojedliśmy dobrych rzeczy. Więc tak, każdy ma prawo mieć swój brzuszek, ja też mam, ale no nie, ja strasznie nie lubię, jak mi się sukienka tak wbija, że mi uwydatnia czy bieliznę, czy jakieś tam paski, czy cokolwiek. No nie lubię tego. To, ja lubię obcisłe sukienki, ale nie takie, które po prostu mocno uwydatniają praktycznie wszystko. Więc no nie, ta sukienka to nie mój klimat. Szukam dalej dresówki. Ale przy tej sukience torebka również się będzie fajnie prezentowała. O, i jeszcze do tego trampeczki białe, także jak ktoś lubi i komuś nie przeszkadza, to spoko. Sukienka kosztowała 44,90, była najdroższa ze wszystkich zakupów. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, tak się układa sukieneczka. Z tyłu również mówię, ten szef tak w sumie on nawet nie psuje niczego. On jest taki całkiem niezły, chociaż nie układa się równo, bo schodzi bardziej mi na tą stronę. Także tak. Moi drodzy, dziękuję Wam ślicznie za dzisiejsze mierzymy. Następnym razem postaram się jeszcze do jakiegoś sklepu wskoczyć. Ja ogólnie szukam ostatnio też czegoś po taniej odzieży, ale no niestety padaka. Może na Allegro bym coś wylicytowała, może prędzej. Tylko że ja tak naprawdę szukam i nie szukam tych ciuchów ze względu na to, że ja jeszcze nie wiem, co ja mam w tej szafie. Wiem, że ostatnio kilka koszul kupiłam. Na pewno chodzi za mną ta koszula z H&M-u w panterkę. Więc na 100% po nią pojadę, to jest kwestia tylko czasu. I zobaczymy, jak to dalej będzie. Muszę najpierw przejrzeć szafę i będę kompletowała dalej sobie szafę na wiosnę. Także trzymajcie się cieplutko, mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekam na łapeczki w górę. Witam też nowe osoby, które na moim kanale dopiero niedawno się pojawiły. Zapraszam Was do poprzednich filmów z serii Mierzymy i do pogadanek. Także dziękuję za subskrypcję. Ci, co jeszcze mnie nie subskrybują, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!